Hej, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Ja się nazywam Kontrowersyjny, a to jest materiał poświęcony recenzji gry Gothic 3, gry, która miała swoją premierę 10 lat temu. Można by powiedzieć, że mamy w tym roku taką okrągłą rocznicę. Z tego materiału dowiecie się, czy warto w tą grę zagrać w tym momencie. Omówię Wam wszystkie najlepsze dodatki i patche, jakie warto sobie zainstalować do Gothica 3 oraz napomknę o kilku ciekawostkach związanych właśnie z tą produkcją. Moi drodzy, ja Gothica 3 sobie całkiem niedawno odświeżyłem, całkiem niedawno w niego jeszcze raz pograłem z tymi wszystkimi dodatkami, które wyszły, które warto zainstalować, ale do tego jeszcze wrócimy. Czy w tą grę tak w ogóle warto zagrać w 2016 roku, kiedy mamy na rynku całą masę innych produkcji? Moi drodzy, według mnie zdecydowanie w tą grę warto zagrać. Jest to jedna z moich ulubionych pozycji RPG. Może nie ma tutaj aż takiego fajnego tego klimatu, jak był w części pierwszej i części drugiej, natomiast gra jest bardzo rozbudowana. W momencie, kiedy ona miała swoją premierę, to twórcy nie byli technologicznie jeszcze przygotowani na taki rozmiar świata, na tyle zadań, na tyle postaci. I wydaje mi się, że ta gra troszeczkę za wcześnie wyszła, tak? Natomiast w tym momencie z tymi wszystkimi patchami, kiedy jest to naprawione, kiedy to się robi naprawdę grywalne, zdecydowanie warto w tą grę zagrać. Oczywiście gra się troszeczkę różni od poprzednich dwóch części. Tutaj jakby to rozproszenie całej tej fabuły, tych wszystkich zadań na tej ogromnej mapie jest troszeczkę inne niż w Gothicu 1 i Gothicu 2, gdzie to było wszystko skumulowane na mniejszym obszarze. Natomiast gra się zdecydowanie ciekawie, zdecydowanie fajnie. Jest to chyba jedna z nielicznych gier. Można by tutaj jeszcze, moi drodzy, Wiedźmina 3 przytoczyć, gdzie skakaliśmy między różnymi klimatami podczas grania. Tam mieliśmy właśnie to Velen takie posępne, mieliśmy później miasto Nowigrad i na końcu mieliśmy takie wikingowe troszeczkę klimaty a la Skellige. Tutaj mamy podobnie, mamy Myrtanę, która jest leśna, zielona, kolorowa, taki słowiański las. Później wędrujemy do Nordmaru. Moi drodzy, Nordmar to jest tak w ogóle moja ulubiona lokacja tutaj właśnie w Gothicu 3. Strasznie jest Nordmar klimatyczny. Jest tam bardzo ciężko, tak? Tam poziom strasznie skacze. Te wszystkie potwory, które napotykamy na swojej drodze, czy nawet zwykłe wilki, one są dużo mocniejsze niż tutaj w Myrtanie. Także to też mnie nakręca, że nie jest tam wcale w tym Nordmarze łatwo, tylko żeby tam pójść, to trzeba się przygotować, trzeba się wyszkolić dobrze, podekspić swoją postać. No i ten Nordmar ma genialny, genialny klimat. Naprawdę fajne są tam te wszystkie klany, z którymi możemy wejść w różne interakcje, możemy dołączyć do różnych klanów. Bardzo mi się to podoba. No i na końcu wędrujemy do Warantu, jest to pustynia. Tam też jest bardzo ciekawie to zrobione. Oczywiście w tym Gothicu zwykłym, w tej trójce, która wyszła te 10 lat temu, to wszystko było strasznie zabugowane. Natomiast w tym momencie to jest fajnie wszystko poprawione, wszystkie tekstury są ponaprawiane, grafika, zachowanie NPC-ów, także zdecydowanie mi się to podoba. I znowuż Warant ma bardzo fajny klimat, spotykamy tam tych asasynów, którzy są całkiem inni niż orkowie, niż ludzie, niż te klany z północy. Fajnie to ze sobą wszystko kontrastuje, współgra i tworzy taką długą całość. Po prostu ta gra się nie nudzi, tak jak inne, które odbywają się często w jakiejś jednego typu lokacji, tak? I po prostu po pewnym czasie dany klimat nam się nudzi. Natomiast tutaj fajnie przeskakujemy między tym wszystkim i to powoduje, że mimo tego, że ta gra jest bardzo długa, że tutaj można spokojnie 100 godzin spędzić dobrze się bawiąc, wykonując wątek główny i zadania poboczne, to ta gra się nie nudzi, moi drodzy. Ok, przejdźmy sobie dalej. Ciekawy konflikt, orkowie ludzie. Tutaj jeszcze tak nawiązuję ogólnie troszeczkę do tej gry w tym momencie. Nie bójcie się, zaraz się skupię na tej edycji aktualnej, na tej edycji obecnej, co się zmieniło, jakie są poprawki.
Natomiast w tym momencie jeszcze się odniosę do fabuły głównej, czyli tutaj można to podpiąć spokojnie pod tą podstawową, pierwotną wersję Gothica 3. Moi drodzy, dosyć ciekawy konflikt. Chyba nie ma innej gry, w której dwie nacje, ludzie i orkowie tak otwarcie stają naprzeciwko sobie. Możemy tutaj, mimo że jesteśmy człowiekiem, stanąć nawet właśnie po stronie orków. I powiem wam szczerze, że to jest coś ciekawego, coś czego nie ma w innych grach. Ci orkowie są fajnie stworzeni. W poprzednich częściach w ogóle oni byli tacy troszeczkę głupi, tak? Nawet na zasadzie potworów, tak? Nawet nie potrafili się porozumiewać. Natomiast tutaj w Gothiku 3 oni są stworzeni jako zupełnie inna nacja, która ma swoją kulturę, ma swój język, ma swoje przekonania, nie szanuje ludzi z jakichś tam konkretnych powodów. I to jest też bardzo ciekawie, bardzo fajnie przedstawione i czegoś takiego nie ma w żadnej innej grze, także. Także nawet choćby z tego powodu warto w Gothica 3 zagrać, że ta fabuła coś ze sobą niesie. Nie jest to doklejone na siłę do coś, z czym spotykamy się często dzisiaj, że mamy w miarę fajny, otwarty świat gry, w którym jest dużo, dużo zadań, dużo przeciwników, jest co robić generalnie, a ta fabuła jest doklejona troszeczkę na siłę. W Gothicu 3 tego nie ma, to wszystko jest spójne, fajne i jakby odczuwamy satysfakcję z tego, że wykonujemy kolejne zadania, że popychamy tą fabułę do przodu. Moi drodzy, tutaj mam fabułę, o której już troszeczkę mówiłem, że jest długa, że warto w nią zagrać. Rozgrywka. Rozgrywka jest standardowa, jeśli chodzi o wszystkie produkcje Piranha Bytes, tego studia niemieckiego. Oni mają wyrobiony po prostu swój jakiś tam określony styl. To też mi się podoba, że oni tak nie idą na siłę za tymi trendami, tak? Te gry współcześnie są bardzo do siebie podobne. Często korzystają z tych samych technologii, są oparte na tych samych silnikach. Natomiast Piranha Bytes to jest studio takie troszeczkę niszowe. Oni mają swój styl, oni mają jakby swój model rozgrywki, który implementują do każdej swojej produkcji. Dużo osób narzeka, że te animacje są tutaj słabe, że ten styl walki jest troszeczkę archaiczny. Ale tak jakby choćby widzicie na tym materiale, jak genialnie tutaj wyglądają te efekty. Magia obszarowa w tym przypadku. Tutaj akurat jest jakaś rozwinięta postać, jest to gameplay puszczony z YouTube'a. No może nie jest to jakiś Wiedźmin 3, może nie jest to Skyrim, natomiast wygląda to bardzo fajnie. Gra się przyjemnie. To jest chyba najważniejsze, że mimo tego, że nie ma tu tych fajerwerków, to po prostu ten gameplay jest przyjemny. Walka może nie ma jakichś wielu możliwości, jakichś finisherów, wykończeń, różnych styli walki, tylko po prostu bardzo prosto jest to rozwiązane, że tutaj mamy broń albo bądź to broń białą, którą po prostu machamy mieczem i bronimy tarczą. A to, jakie obrażenia zadajemy, zależy od naszego współczynnika rozwoju postaci, umiejętności oraz od tego, jak dobrą broń posiadamy oraz oczywiście od tego, z kim walczymy. Natomiast dzieje się to wszystko bardzo przyjemnie, bardzo intuicyjnie, zresztą jak w poprzednich Gothicach i też w Risenach. W Risenach też jest ten styl walki, styl rozgrywki bardzo podobny i powiem wam szczerze, że mi on akurat bardzo odpowiada, ja już się do tych gier Piranha Bytes przyzwyczaiłem. Jakby nie narzekam, że jest to rozwiązane w taki dosyć prosty, pierwotny trochę sposób, ale jest to jak najbardziej ok, jak najbardziej fajne. Także mi się model rozgrywki podoba, całkiem przyjemnie to wszystko się odbywa. Także tutaj nie ma na co narzekać, na pewno. Walka i poruszanie się po tym całym świecie nie jest elementem, który mógłby was w jakikolwiek sposób zniechęcić do gry w Gothica 3, mimo że te młodsze osoby, które może nie grały w poprzedniej części, a które widziały jakby gameplaye na YouTubie, let's playe, mogą sobie pomyśleć, kurde, jaka ta gra jest słaba, nie ma w niej tych wszystkich feature'ów, które są w tych nowych produkcjach. Moi drodzy, tak to może wyglądać, natomiast zachęcam was do tego, żebyście sobie pograli, bo gra się naprawdę bardzo przyjemnie. To samo można powiedzieć w stosunku na przykład do Minecrafta, tak? Tam też to wszystko wygląda bardzo prymitywnie, ale sama rozgrywka jest przyjemna.
Co tutaj troszeczkę jest in minus w Gothicu 3? A co jest już w tych nowszych RPGach bardziej rozwiązane? Tutaj, moi drodzy, jest troszeczkę mało możliwości, jeśli chodzi o ekwipunek, i chodzi mi tutaj głównie o zbroję, tak? Oczywiście jest dużo mieczy, jest dużo broni, z tym nie ma problemu, natomiast zawsze w Gothicu 3 występował ten problem, że mieliśmy mało zbroi. Musieliśmy się do jakiejś frakcji zapisać, i w momencie, kiedy żeśmy awansowali w ramach tej frakcji w jej szeregach, dopiero mieliśmy dostęp do lepszej zbroi, do lepszego jakby odzienia, i musieliśmy za to słono zapłacić, musieliśmy mieć konkretny poziom doświadczenia, musieliśmy wydać na to jakby określoną liczbę punktów nauki. Troszeczkę jest to słabo rozwiązane, i mimo że w Gothicu 3 jest minimalnie z tym lepiej, to jednak w stosunku do tych nowych RPG-ów kłuje to po oczach, że tej zbroi jest mało, tak? I musimy tutaj, i rzadko ją zmieniamy w trakcie gry. Na początku dostajecie tą standardowo, później w zależności bądź to, czy dołączycie do buntowników, czy do orków, dostajecie jakiś tam pancerz prymitywny. Później, gdy awansujecie w tej hierarchii, jakiś tam ulepszony, na końcu jest jeszcze lepszy. I chyba dopiero na samym końcu gry możemy jakiś tam wypasioną zbroję zdobyć. Także z tym jest troszeczkę słabiej. Natomiast jeśli chodzi już o broń, to tutaj jest lepiej. Tych mieczy jest całkiem sporo, są one całkiem fajne. Nawet są takie miecze, które są jakby z ogniem. No po prostu one mają ogień na sobie i dodatkowe obrażenia zadają przeciwnikom. Jest to całkiem efektownie i wygląda, i fajnie się czymś takim walczy. Także tutaj z tym jest lepiej, tylko z tymi zbrojami właśnie miałem w Gothicu 3 problem, a jeszcze się odniosę do tego systemu rozwoju postaci. On może też tych nowszych graczy, którzy w Gothica 3 nie grali, troszeczkę zniechęcić, tak? Bo tutaj jest to strasznie pracochłonne. W tych nowych grach przychodzi nam to, moi drodzy, zdecydowanie łatwiej. Po prostu walczymy, zyskujemy punkty doświadczenia, mamy awans, rozdajemy punkty, ok. A tutaj w Gothicu nie dość, że musicie wyekspić sobie ten awans, za który dostajecie mało, bo zazwyczaj są to 2-3 punkty doświadczenia, to jeszcze musicie znaleźć sobie konkretnego trenera, u którego będziecie w stanie wydać te punkty nauki i nauczyć się konkretnych, interesujących Was umiejętności. I to jest jeszcze dodatkowo, moi drodzy, płatne. Musicie temu trenerowi zapłacić, i to z reguły są kwoty niemałe, zwłaszcza jeśli tutaj wchodzą w grę te umiejętności bardziej zaawansowane. No, chyba na to w Gothicu 3 się najwięcej pieniędzy wydaje, tak? Na rozwój tych umiejętności. Także tutaj są dwie takie dodatkowe przeszkody czyniące tą grę dużo bardziej skomplikowaną, dużo bardziej trudną niż te nowe RPGi, gdzie tam ten awans, ten rozwój postaci przychodzi dużo łatwiej. Tutaj macie często bardzo taką sytuację właśnie, że i macie punkty doświadczenia, i macie pieniądze, ale nie możecie znaleźć trenera, u którego chcielibyście sobie już daną umiejętność do określonego poziomu ulepszyć. No i po prostu troszeczkę tkwicie w takim punkcie, w którym nie możecie tego rozwoju postaci posunąć. A więc to jest trochę bardziej tutaj skomplikowane, i trochę tych takich niedzielnych graczy casualowych może odstraszyć. Także ta gra jest bardziej wymagająca pod tym względem niż te nowe produkcje RPG. Moi drodzy, teraz skupię się na tych modach zmieniających rozgrywkę, które warto, abyście sobie zainstalowali koniecznie, jeśli chcecie w tą grę grać, tak? Bo tak jak mówię, ta wersja pierwotna, nawet ta wersja z tymi pierwszymi patchami wypuszczanymi jeszcze przez producenta, ona dosyć kiepsko funkcjonuje, dosyć kiepsko jest grywalna, pełno w niej bugów, pełno w niej niedoróbek graficznych, no i ludzie mieli sporo problemów, także pokażę Wam tutaj trzy, moim zdaniem, najlepsze patche, które na ten moment warto zainstalować, jeśli chcecie grać w Gothica 3. Moi drodzy, przede wszystkim to będzie później. Przede wszystkim, moi drodzy, zainstalujcie sobie Community Patch. Jest to największy bodaj patch do
do Gothica 3 stworzony całkowicie przez fanów tej gry, przez osoby z zewnątrz, bo ta społeczność działająca wokół tej gry jest całkiem spora, nawet 10 lat po jej premierze. I moi drodzy, tu jest ogromna lista rzeczy, które ten patch nam poprawia, które ten patch nam dodaje. Poprawia wydajność, likwiduje błędy, jakby ulepsza środowisko, różne ograniczenia. No nie będę wam tutaj tego wszystkiego czytał. Grafika, moi drodzy, zobaczcie, ile tutaj jest jakby rozwiązań, które tutaj zostały poprawione. Ta grafika oczywiście też jest podniesiona na wyższy poziom, tekstury są wyższej rozdzielczości, poprawione są animacje, ulepszone są dialogi, które bardzo często się tam gdzieś kraszowały, gdzieś zacinały w tej wersji pierwotnej. Dodane są różne zadania, poprawiony jest wewnętrzny interfejs gry, usprawniony jest ekwipunek, handel, jest więcej przedmiotów, jest lepsze rozmieszczenie postaci, NPC-ów, jest ulepszona walka, która też często się bugowała w tej wersji pierwotnej. Ulepszone zachowanie towarzyszy, którzy gdzieś tam mieliśmy takie zadania, że musieliśmy podążać za jakimś towarzyszem. To się często psuło, gdzieś ten towarzysz się gubił w tym świecie. Tutaj jest to wszystko naprawione, umiejętności i magia, interaktywne obiekty, lepsza praca kamery, usprawnione sterowanie i zmiany przy wyłączonym trybie AI. A więc, moi drodzy, lista zmian ogromna, ja wam to w takim maksymalnym skrócie tutaj przedstawiłem. Koniecznie, moi drodzy, tą wersję, to sobie musicie zainstalować. Tu jest jeszcze link do wersji 1.75.14. W tym momencie jest już wersja 2. Ileś tam, już nie wiem dokładnie, ale poszukajcie tej najnowszej. Moi drodzy, co jeszcze? Jest Quest Pack. I to jest, tutaj ten dodatek jest całkowicie w polskiej wersji. Jest to, można by powiedzieć, profesjonalna modyfikacja do Gothica 300. Chociaż też stworzona przez fanów tej gry. Oni też pracowali właśnie przy tym projekcie Community Patch. I to jest mod, który tutaj wiele zmian dodaje. Zmienia nam troszeczkę całą grafikę na bardziej taką w klimacie tego Gothica 1 i Gothica 2, bo na te kolory są takie bardziej umiarkowane, nie takie kolorowe jak w tym Gothicu 3. Zmienia się troszeczkę interfejs właśnie też na taki bardziej podobny do tego z tych poprzednich wersji Gothica. Dodane zostaje mnóstwo zadań, to zadań takich bardziej rozbudowanych. Nie są to takie zadania przynieść coś, zabij kogoś, tylko bardziej rozbudowane questy, a więc warto sobie to zainstalować. To jest naprawdę świetna rzecz, ten dodatek. I na koniec, moi drodzy, content mod. To jest, można by powiedzieć, dodatek do dodatku, tak? Jest to uzupełnienie właśnie tego quest packa, który wam wcześniej omówiłem. I on tutaj dodaje szereg jakby nowości, szereg usprawnień, nowych przedmiotów, które możecie tutaj w grze znaleźć, które możecie zdobyć. Tutaj jest cała lista jakby tego wszystkiego, nie będę wam czytał. Poprawione zostają twarze tych wszystkich naszych bohaterów, tych głównych NPC-ów, których w grze spotykamy. Tutaj też macie całą listę. Są nowe bronie, są nowe twarze, są nowe, przepraszam, tarcze, są nowe przedmioty, nowe przepisy i plany, nowe modele potworów usprawnione, oferty handlarzy. Dużo rzeczy zostało zmienionych, tak jakby chociaż porty w Vanguardzie, można parzyć piwo, jakieś takie drobne usprawnienia, tekstury. Nowe kobiety, nowe tancerki, nowe rodzaje zombie, jakby takie dodatki jak na przykład piraci na południu od Ardei. Menu główne tak wygląda, troszeczkę jest to z jedynki nawet ten screen tutaj, jeśli chodzi o to tło. A więc to jest, można by powiedzieć, coś ala takiego, co do współczesnych gier wychodzi. Bardzo duże DLC, które nam masę rzeczy w grze dodaje, których nie ma właśnie w pierwotnej części. No i też te potwory są bardziej takie stylizowane na to, co było w Gothicu 1, co było w Gothicu 2, i mimo wszystko ta grafika jest tutaj poprawiona też.
I całkiem fajnie musicie mi przyznać, że to wszystko wygląda. To tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o ten materiał. Oczywiście na koniec moja opinia taka, jeśli nie graliście w Gothica 3 albo graliście w niego bardzo dawno temu, to warto, zdecydowanie warto sobie tą grę zainstalować z tymi wszystkimi patchami, które wam omówiłem tutaj. No i warto zagrać, bo jest to w tym momencie produkcja jak najbardziej grywalna, która sprawia dużo frajdy, dużo fanów z jej obcowaniem. Jest to jedna z lepszych gier RPG mimo wszystko i nadal. Takie jest moje zdanie. Zachęcam Was oczywiście do dyskusji w komentarzach, co Wy sądzicie o grze Gothic 3. Czy uważacie, że warto w nią zagrać w tym momencie, czy może już dać sobie spokój? Może znacie jakieś inne patche, które warto tutaj zainstalować? Może znacie jakieś ciekawostki z tej gry, którymi chcielibyście się podzielić tutaj ze społecznością? Zachęcam Was bardzo serdecznie do dyskusji, bo tak jak mówię, to służy tutaj, moi drodzy, wszystkim, aby ta gra się rozwijała, aby ta społeczność wokół niej się tworzyła i może znacie jakieś po prostu rzeczy, którymi moglibyście się tutaj pod tym materiałem z moimi widzami podzielić, do czego Was bardzo serdecznie zapraszam. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, gdzie znajdziecie więcej ciekawostek związanych z branżą gier wideo, z różnymi starszymi, nowszymi produkcjami, z kwestiami technicznymi. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam Was bardzo serdecznie.